Zobaczcie, co to robi. Powolutku. Ale rybsko będzie, słuchajcie. Ale będzie rybsko. Dobrze, dobrze, powoli. Ale no grubość ryby jest imponująca. Siemano, jesteśmy znowu na Szczupakach, no i mam dzisiaj specjalnych gości. I zobaczcie, kto jest ze mną. Dzień dobry. Jest ze nami. Witam wszystkich widzów. Mistrz Jacek, Kolendowicz z Akademii Wędkarstwa i Rafał Lemel Pictures i z teamu Pleciona. No i co? Będziemy dzisiaj łowić grube ryby. No, tak. A co udało nam się złowić? Zobaczycie i oglądajcie dokładnie. Spróbuję jeszcze to, co dało ryby ostatnio. Może burbocik. Ja muszę na to złapać. Może akurat. Ten miętus, burbot. Co ciekawe, słychać było, jak linka wylatuje. W tym łowisku łowimy wyłącznie na żyłkę. Takie jest wymaganie użytkownika rybackiego, gospodarza wody, żeby łowić wyłącznie na żyłkę. Mnie się to podoba, bo ja zawsze byłem zwolennikiem łowienia szczupaków na żyłkę. Oczywiście malkontenci powiedzą, że nie czuć brania. Trzeba łowić duże szczupaki, żeby czuć branie. No to żarty oczywiście. Nie przeszkadza to przy dużych przynętach, trzeba tylko uważać przy zarzucaniu. Problemem z żyłką jest to, że żeby wytrzymała zarzuty przynętą 100-gramową musiałaby mieć, nie wiem, 0,40-0,45. No ja łowię na 0,35, załóżmy, że jest trochę, może być trochę, nawet troszkę grubsza, no 0,36, to trzeba uważać przy zarzucie. Przy holu szczupaka jest poezja, dlatego że jest świetna amortyzacja. No, kij do dużych przynęt jest sztywny, więc jakby żyłka rekompensuje sztywność kija. I cały zestaw wtedy jest, bym powiedział, taki zrównoważony. Siłownie zamknięte. Muszę coś zamiast. Jacek ma własną. Masz kamerę, Radku? Nagram mnie? Radku, podaj Radkowi kamerę, proszę. Jest w plecaku tym, w tej torbie. O cholerka, to jest ryba? To jest potwór. To jest potwór. I do 28 gram. Możemy... Widzimy Rafał w akcji. Możemy kawę wypić. Jest grubo. Kanibala. Nie? Trzeba dalej. Dobra marka czy nie? Lepsza. Dla mnie najlepsza. Się okaże za chwilę. Nie, na co masz trafi? Połów morski jakiś. Tak, zabiorę ten wiosło. Co masz za przynętę? Alga, łowi wszystko. Może karp. Co to jest? To słabo jeździ jak na karpie. Co to jest? No masz szczupaka pewnie dużego. O, chętnie. Chętnie bym miał. One tu tak walczą, nie? Muszę trochę kręcić, bo wiesz, chciałbym je stracić. Ty się zajmij kolem, a my się zajmiemy resztą. Tak, już zaraz go będzie widać. Po zebranie, jeżeli nie jesteśmy sami na łódce, trzeba coś świrować. Idzie do góry, koledzy są do pomocy. Ona nie muruje ci przy dnie. Ale o co chodzi? Co? Kręcisz żyłkę tak, by ci się zrobił kanimur. Musisz trzymaj palce w górę. No nie, już raz to zrobiłem w życiu. Jest szczupak, ładny szczupak. No, mamy piękną rybę. O, i będzie koło metra. O, jest. Pięknie. To jeszcze nie koniec. Jest ryba koło metra, no. Jeszcze nie, bo się zawiązał. Teraz to mamy. Pięknie. O, ale siła. Jest. Niesamowicie silna ryba. Spokojna, ale silna, nie wywala. No, Rafał. Piąteczka. O, pierwsze koty za płoty. Udało się. Śmieliście z mojej algi. Silna bestia. Co mamy? 91, ale potwornie gruby jak na tą długość. Naprawdę imponujące. Brzuch ma, no. Trzymaj go, dobrze. 90, no. Nie, taki potworny, ale grubiutki, tak. 91 zaliczone, tu nie tam. No, Jacku. No, ale poszło. Nie ma wyjścia. Dobrze, nie, ale to jest też dobrze. Śliskie są. Są śliskie. Grubiutkie, pyszne, no, kaszubskie szczupale. Mamusie. Walczymy dalej. To nic. Jest ryba kolejna. Raz puknął, Radek poprawił. Ryba też poprawiła. No, mamy dobrą rybę. Nie widzę. Miałem w pierwszym rzucie branie, byłem pusto, poprawiłem mu. O, panowie, będzie grubo. Patrzcie, jaki wir tam tu jest. Pięknie. Ja podbierak już szykuję. Będzie grubo. Ile z tej wody. Oj. Oj, będzie ładny. Nie za szybko ja. Nie, ja mu na głowę nałożę. Oj, będzie ładna ryba, słuchajcie. Ja mu nałożę na głowę z góry. Oj, będzie ładna ryba. Oj. O, powiem ci, tu jest grubo. Poważna mina jest łopie. No, tu jest grubo. Ja tak nie mogę go podnieść. Spokojnie. A to tutaj jest? Ej, dobra. Fajnie. Nie, bo ja go nie zatrzymam przed. No ale to musiałbyś, ktoś musi wyjąć. Ale słuchajcie, akcja. Ja muszę przerwać. Dobra, kij napięty. Jacek ściąga kotwicę. Oj, co tu się dzieje? Oj. Dobra, ja mam zwinięte wędki, spokojnie. Masz Jacku w górę? Tak. Oj. Patrzcie, co to robi. Powolutku. Ale rybsko będzie. Ale będzie rybsko, dobra, słuchajcie. Ale będzie rybsko. Staram się, ale nie mogę nic zrobić. Dobrze. Powoli. Zmęczyć go trzeba. Patrz na ten kij. Trzeba go zmęczyć. Patrz na kij. Kotwica podniesiona. Oj, widzę go. Cicho. O Jezu, patrz. Ależ knaga, słuchajcie. Patrz. O Jezu. Radek! Panowie! Bijesz rekordy. Tak się łowi. Uważaj. Dobra, jest. Jest! Brawo! Jezu, ale piękny. Kurde, ale mamy potwora. Nie wierzę. Ale pięknie. Radek, ale ja mam zwyczaj podbierane szczupaków w wodzie głęboko. No dobrze. Nie tam żadne wykładanie, żadne tego. Nie widziałeś, co się działo. No pięknie. Postawiłem mu. Patrzcie to. Ale jaki kolor. O kurcze. Piękny. Uważajcie teraz, bo one lubią wyskakiwać, on jest mocny. Ale pięknie ubarwiony. Wiesz co? Dobra, nie wszyscy na tą samą stronę. Ale... Dobra, ja go najpierw wyczepiam. Zrobię to na ręce. Ależ piękna ryba. I mam kamerkę tu włączoną? Tak. Ale piękna ryba. Zobaczcie, jaka ryba. Powinienem wykaczyć, chociaż guma jest zawinięta gdzieś. Okej, to dam narzędzie. Wykaczyłeś, dobra. Gdzie jest światło tam? Dobra, wypuszczamy. Na razie wypuszczamy. Patrzcie, jaki gruba. Piękny, 8 kilo. Boże, chyba lepiej. Albo lepiej. Dla mnie to zwykle może. No. Może mieć. Mam wagę. Mierzymy go? Mierzymy go. Zabierz to. Boże, jaki kloc! Nie połam wędki. Będzie dycha. O Jezu! Patrzcie na wagę. Co my tu mamy? 11 kilo. No to gdy miały podbierać, to będzie ponad dychę. Mamy odporny szczyt. Zobaczcie, jaka ryba. Matko z kurką. Ależ piękny. Nie, spokojnie, trzymaj go. Jezu! Ja go złapię. Słuchaj, ma 103 cm. 103 cm. 103, ale no grubość ryby jest imponująca. 103 cm i waga ponad 10 kg. To jest dopiero... Patrzcie tu, ma coś zjedzone. Tu jest normalnie widać, jak się zagina mu w brzuchu coś. Ma prawdopodobnie jakiegoś leszcza lub coś innego zjedzone. Tak. I na pewno nie jest to ryba, którą miałem tu wcześniej. Miałem tu już 110, ale ten jest kolos. Ależ gruba, słuchajcie, takie ryby na Kaszubach. Tak, na Kaszubach takie ryby są. Coś pięknego. Odwróć do światła. Uwaga. Jesteśmy dzisiaj gościnnie. Wiem, na pudełku siedzę, nie na ręce. Dobrze jest, ja robię zdjęcia. Jesteśmy gościnnie na łowisku Kłodzionko. Wcześniej miałem tu rybę 110. też spokojnie 10 kg, a dzisiaj 103 i 10 kg tak wagi. Tak jest, łowisko kłodzionko. Pięknie. No. Boże, jaki klocek. Ej, myślałem, że dłuższy, nie? Ale one mają tu taką wagę, nie? Nieprawdopodobnie. Słuchaj, żeby szczupak co 3 cm ważył ponad 10 kg, to jest naprawdę... No. Genialny. Ale on... A co ty, na co ty złowiłeś? Na kanibala. Na kanibala. Ale to się nie liczy. No w ogóle no. Ale zobacz. Ale zaraz, zaraz. Przecież na kanibala to wszyscy łowią. No każdy łowi. No. Tak? Jak zdemolował mi kanibala? Fire Tiger, słuchajcie, wcale nieduża przynęta, zobaczcie. Żerują na drobnicy. 12,5 cm. Próbowałem łowić na bardzo duże gumy, 20-25 cm. No ale ryby nie wychodziły. No to jeżeli mamy taki dzień, no to musimy schodzić z rozmiarem no do mniejszych przynęt. No. A że kolor taki Fire Tiger uniwersalny, no to... Tak jest, pomimo grudnia testowałem. Nie zawsze duża przynęta. Grube żyłki 0,20. 0,20 grube. Uwaga, żyłki. Przypon tytanowy, 6 LBS-ów. Czyli ile on tam ma? 3 kg? 3,5 kg. Tu taka spineczka mała. Kanibal 12,5, główka 10. To poniżej 3 kg. Poniżej 3 kg, no. Tak, tak, kg. No. No. No i da się? Epicki hol. Tak, i zobaczcie jak po holu jest linka skręcona, a już teraz no widać. No. No ale czekaj, pokażę. Tak, bo to jest, to widać jak terkotka pracuje długo. O. Jak hamulec pracuje, to się plecionka, tak, się linka chciałem powiedzieć, żyłka się tak skręca. O, proszę. Tak widać, tak. No. To jest właśnie to. I dało radę? Dało. I potwór w podbieraku. Szczęście, że zdążyliśmy tą kotwicę wyjąć. No. Bo tak by było bardzo niedobrze. Piękna współpraca, operacja zakończona pełnym sukcesem. Tak, szerokość ryby, masakra. Genialnie. Patrzcie na tego potwora. No są tu tak tłuste. Potwornie tłuste. Chcesz go przytrzymać jeszcze, Radek? Pewnie. Zdjęcia człowieku, zdjęcia to masz takie, że wiesz, że ludzie będą płakali jak zobaczą. Dobra. Podoplano? Okej, może ruszać. Co raz, gratulacje. Gratulacje. Kaszubski spaślak. Ale mi ręce śmierdzą szupakiem. Ja to masz jeszcze raz. Ekstra. Woohoo! Dobra, słuchajcie, opowiem jak dzisiaj no, udało się złowić tam tą dużą rybę. Próbowałem znowu na duże przynęty jakiegoś tam burbocika, 25, jakieś jerki, no ale ryby ewidentnie jakby samospałe. Mamy 17 grudnia, woda ma tam 2 stopnie, jest już późno. No i ryby samospałe, leżą szczupaki przy dnie, są leniwe, no i dlatego co no... Trzeba było odchudzić zestaw jak najlżej, żeby penetrować to dno i podjechać tam mu koło pyska. No i udało się. Rzuciłem raz, miałem lekkie puknięcie, no i wtedy mu poprawiłem. Poprawiłem mu, no i tak jak się śmiejemy, kanibal łowi wszystko. Ale słuchajcie, no zrobił robotę, ryba 103, 10 kg, kanibal 12,5, Fire Tiger. Kilka dni temu dał mi rybę 110, też grubo ponad 10 kg. Dzisiaj dał mi rybę 103, równo 10 kg. I na ultra w sumie lekki zestaw, jak na szczupaki. Mam tu jakiś kołowrotek. Nawet nie wiem co to za bardzo jest. Wziąłem go z wędki gruntowej, ponieważ jest tu taki regulamin, że musimy łowić na żyłkę. No i musiałem wziąć kołowrotek taki jaki miałem z żyłką. Wziąłem żyłka świeża, jakaś tam chyba z początku tego sezonu 0,20 tego wieku. 0,20, kijek do 13 gramów. No i wędka gięła się pięknie. Kijek dostałem od kolegi Wojtka. Wojtek, pozdrawiam. Kij łowi naprawdę same wielkie ryby. 110, 103, 101. No i jeszcze o konia 45. No naprawdę fartowna wędka, nie? Zostaje u mnie na długo. Jest szerszeń. Rafał łapie szerszenia i cyk. Misja zakończona pozytywnie. Jedzony. Elegancko. Niczym szczupak kanibala. Dzień uważam za udany. Jacku, jak oceniasz? Udany? Jakiś skromny dzisiaj jesteś, dziwnie. Słuchaj, dwie prawie metrówki. Prawie w rozumieniu takim, że jedna prawie, a druga potworna ryba 10-kilogramowa przy długości 103 cm. Ogromna. Nasz kolega Radek tutaj po prostu pokazał nam, gdzie raki zimują i co zimuje w jeziorach kaszubskich. Tak, tak jest. Radek dołożył do pieca dzisiaj. Radku, dzisiaj po prostu poprzeczkę ustawiłeś nie tylko ilością, ale jakościową przede wszystkim. Potworna ryba, no. Cieszę się, że udało się potwierdzić. Po prostu zaprosiłem, no, powiedziałem tutaj chłopakom, że no, są tu fajne ryby. Udało się to dzisiaj potwierdzić. Wyszła piękna ryba, strasznie gruba, opasła. No ale dwie duże ryby. No, tak, druga Rafała. Przecież Rafał złowił prawie rybę pod metr, też bardzo grubą. Więc ja nie pamiętam takiego przypadku, żeby ktoś zapraszał na metrówki i natychmiast spełniał obietnicę. No nie pamiętam czegoś takiego, zwłaszcza w Polsce. Łapkę w górę, na pewno jeszcze nieraz nas zobaczycie. Wiesz, Jacku? Ryba kolejna. Mamy... Jestem z podbierakiem, jestem. Ja sam podbieram. Tak? Tak, ja sam podbieram. Proszę. O, piękny karaś. No proszę cię, wykrakał karasia, no nie. Piękny, a mówiłem przed chwilą, że przyda się duży karaś. Zapysk, no tak, no. Ale ładny. Piękny karaś. I zobacz, zapysk na kanibala. Zobaczcie. Jacek Kolendowicz łowi na spinning nawet karasie. To jest numer, kurde. I to jak? Zobaczcie, na przywieszkę. Normalnie. Tak. Dla mistrza nie ma znaczenia co. Dokładnie. Jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Ale dzień, ale dzień. Jacek, pokaż. No, myślę, że z kilogramowy karaś. Słuchaj, karasie nie ma siebie, nie. Pokaż, kanibal łowi wszystko. O, ale piękny. I oczywiście karaś. Karaś nie trafi na patelnię, broń Boże, tak jak i moje inne ryby, tylko wraca do wody. Wigilijny karaś. Dzień dobiega końca, połowiliśmy, udało się złowić trochę fajnych ryb, co już mogliście zobaczyć. Tutaj jeszcze może Jacek się wypowie, jak ci się podoba tutaj na naszych terenach. No, trudno nie być zadowolonym z jeziora naturalnego, które po pierwsze jest chronione, po drugie nie ma odłowów sieciowych, po trzecie pływają w nim metrowe szczupaki. Dużo grubsze niż w Szwecji, bo w Szwecji to są chudziny w stosunku do tych naszych. Tak, no pasłe są. No i jeszcze mamy okazję wędkować w takim jeziorze. Także no, i to u nas w Polsce, na naszej trzeba ziemi, więcej, nie? To u nas w Polsce, tak. Tak. Na naszej czegoż trzeba więcej? Niczego, no jest świetnie po prostu. No. Także no co, Rafał złowił też piękną, grubą. No udało się, tak, udało się. Grubą bardzo. Plus. Widać, tak, że no mają co tu jeść. Ja też jestem bardzo zadowolony, fajna rybka, grubiutka, piękne warunki, piękna przyroda. Ja się dzisiaj na karasie ustawiłem. Doborowe, także czego chcieć więcej. Świetnie, świetnie. Słuchajcie, zapraszam na kolejne materiały. Jeśli was interesuje, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie łapkę w górę i pozdrawiamy.